Siemanko. Przed chwilą widzieliście zapowiedź najnowszego urbexowego filmu, który niebawem pojawi się na kanale. Udało nam się zrobić torpedownie, słuchajcie. No, to był temat, który chodził za mną bardzo długo, można powiedzieć. No, już dawno chciałem to zrobić. Film w trakcie montażu. Kiedy się pojawi dokładnie, tego nie powiem. Muszę dograć parę tematów. Brakuje mi kilku ujęć, kilku zdjęć, głównie z brzegu. W związku z tym jadę właśnie na Babie Doły, jestem teraz w drodze do Gdyni. Zrobię te dokrętki, żeby móc po prostu dalej działać. Później z Babich Dołów śmigam na Kolosy, bo w końcu po 2 latach przerwy Kolosy wracają już na 100%. W zeszłym roku przez pandemię była tylko forma online. W tym roku jest już stacjonarnie w Gdyni impreza. Także udaje się, prawdopodobnie będę 3 dni na Kolosach. Dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela. Liczę na ciekawe spotkania autorskie, na ciekawe prolekcje. Mam nawet książki ze sobą zabrane, także może jakieś autografy, dedykacje. Także no, zapowiada się naprawdę ciekawie. Lubię ten widoczek. Jak tutaj przejeżdżam za każdym razem, to lubię patrzeć właśnie na port. Szczególnie fajnie wygląda, jak jest ciemno. Wszystko fajnie oświetlone. Naprawdę robi wrażenie. Gdzieś, o, to jest z zapowiedzi. To, co widzieliście w trailerze. Zaraz gdzieś tu sobie zaparkujemy. Tu jest taki spoko parking. Jest coś sporo. Trochę rzeczy zabrałem ze sobą, słuchajcie, tutaj mam drona, tutaj wziąłem statyw, tu mam jeszcze jakieś akcesoria do GoPro, to na ramię, to tu, to tu i lecimy. Chyba jakąś imprezę tu przygotowują. O, jest i ona, torpedownia w całej okazałości. Proszę spojrzeć. Dzisiaj w ogóle pogoda jest mega. Może mi się faktycznie uda coś z tym dronem podziałać. Wystarczy mi chociaż jakaś krótka przebitka z góry. Włączamy to.
Skoro już tutaj jestem, to chyba jeszcze pokuszę się o jakiegoś timelapsa. Okej, timelapsa mamy. Myślę, że można zbierać graty i się zwijać powoli. No i fajnie, coś tam skręcone. Mam nadzieję, że coś się wybierze z tego. Mam trochę wątpliwości co do ujęć z drona. No ale może jakaś przebitka z tego będzie i udaje się na kolosy. Tego auta jeszcze nie było na vlogu. Jest to mój nowy nabytek. Volkswagen Golf, 6. generacja. Silnik 1.6 na Common Railu. Kupiłem to auto jakiś czas temu. Zrobiłem prawie 2000 km i jestem naprawdę zadowolony. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Mimo że auto wygląda na małe, to jeździć naprawdę komfortowo. Dla 4 osób naprawdę opcjonalnie. Bagażnik jest pojemny. Jak widać, pomieści trochę. Tak to wygląda. Światła do jazdy dziennej. A i tak to jest najciekawsze. Słuchajcie. Otwieracz. Otwieracz Volkswagena do butelek. Kupno tego auta to był taki trochę spontan, bo generalnie rozglądałem się za czymś innym. Niekoniecznie za Volkswagenem Golfem. No ale jak widać, życie pisze różne scenariusze. No i kupiłem to auto. Mam nadzieję, że będzie mi służyć jeszcze długo. To jest ogólnie wersja Comfort Line, więc wyposażenie jest całkiem spoko. Mamy tutaj tempomat, doświetlanie zakrętów, system start-stop. Tego nie używam, wyłączam to za każdym razem. Dwustrefową klimę mamy, grzane fotele. Także szczerze powiedziawszy, no to wszystko co potrzebuję, nawet więcej to jest. Ja nie jestem co prawda jakimś maniakiem motoryzacji, także auto ma być dla mnie praktyczne, ma mnie przewieźć z punktu A do punktu B. No i myślę, że tutaj znajdzie swoje zastosowanie. Okej, miejsc parkingowych póki co całkiem sporo. Kolosy ogólnie są wydarzeniem, w którym biorę udział właściwie od kilku lat z jakimiś tam przerwami. No i zazwyczaj ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Nieraz czekaliśmy godzinę, nawet dwie do wejścia. No ale dzisiaj jest piątek, więc myślę, że będzie mniej ludzi niż w sobotę i niedzielę. Generalnie najbardziej interesują mnie bloki poświęcone alpinizmowi i eksploracji jaski. No zawsze starałem się właśnie najczęściej na te chodzić. Ja już tak wstępnie się z planem zapoznałem. Ja muszę ogólnie zorganizować dwa miejsca, bo około godziny 16 dołączy do mnie Maja. Także zobaczymy, zaraz wejdziemy na halę, zobaczymy jakie jest oburzenie. Któregoś dnia Marie Christine miała pomysł, żeby pokazać jaguara. No, tak jak myślałem ogólnie. Jest piątek, miejsc jest bardzo dużo. Jutro i w niedzielę na pewno tak nie będzie. Idę zająć miejsce. Inni alpiniści postanowili iść w jego ślady i tak w 1927 roku Grand Peterey została pokonana już nie od tej przełęczy,
jak w 1880 roku, tylko od tej przełęczy i cały ten odcinek został pokonany. Pod Mogotami, zbudowanymi z wapienia, odkryliśmy wiele ciekawych jaskiń. Jaskinia rodziny Wang z obszerną salą i charakterystycznym stropem pokazującym poziomy warstwy skalnej. Oraz odkrycie w niej jakieś 1000 zakamarków. A dokładnie nawet, bo to 1000 metrów. Kilometr nowej odkrytej jaskini. Prosimy na scenę kierownika wyprawy Mateusza Golicza. Wręczamy tą nagrodę, wyróżnienie, na twoje ręce, ale jak mówiąc ty, myślimy wy, tak? Bo no, w tej dziedzinie wszyscy wiemy, że to jest praca zespołowa i wieloletnia. No więc w tym roku zastosowaliśmy dokładnie ten sam system. Po prostu obu przydzielamy nagrodę Kolosa. To jest po raz pierwszy w historii, bo dlatego, że były przydzielane nagrody zespołowe, ale to jest, jeszcze raz powtórzę, nie nagroda zespołowa, tylko dla dwóch indywidualnych osobowości. I trochę, może nawet więcej, dla całego środowiska zakopiańskiego. Mam nadzieję, że przynajmniej część publiczności oglądała wczoraj film Zakopiańczycy, który opowiada o historii, jaką wnieśli do historii polskiego himalaizmu, w tym himalaizmu zimowego, Zakopiańczycy. PIL-29, Annapurna, zimowe Manasu. Naprawdę lista osiągnięć jest wspaniała. Proszę Państwa, dla mnie to zaszczyt w ogóle wręczyć tą nagrodę z moim przyjacielem, z którym spędziłem wiele czasu w górach wysokich, różnych, trudnych i pięknych chwilach. Warto przypomnieć, że są koledzy Zakopanego, a środowisko alpinistów, himalaistów Zakopanego wpisało się świetnie w tą złotą dekadę polskiego alpinizmu. Dziękujemy za to. Chciałem serdecznie podziękować. Oczywiście, tak jak już tu było mówione, żeby zaistniały sukcesy, musi być drużyna. Ta drużyna u nas w Zakopanem była. To był odpowiedni czas, kiedy mogliśmy wspólnie wyjeżdżać, pierwsze jakieś mniejsze sukcesy, potem troszeczkę więcej. Jeżeli oglądaliście jego pokaz wczoraj, właśnie to połączenie nowoczesności i pasji zafascynowało mnie i prawdopodobnie wszystkich w kapitule, dlatego wręczamy tę nagrodę właśnie jemu. Przepraszam, że dostałeś aż 3 nagrody na Kolosach, ale zasłużyłeś na to. Tereny, które on zawojował, obszaru prawie wielkości Europy, możemy sobie palcem pojechać na Syberię i badanie tych terenów, wyznaczenie sobie celu i realizowanie jest taką specjalnością w tej chwili twoją i to jest coś nowego. Polacy tam jeździli najczęściej w wiekach poprzednich jako zesłańcy, a ty teraz badasz te tereny i gratulacje za to, co robisz.
Dziękuję bardzo. To, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie eksploracyjne, już może powiedziałem przed chwilą, może przy tej okazji tej ważniejszej nagrody, znaczy tej cięższej nagrody, chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy dzięki przez ich wsparcie oraz jakby wyrozumiałość przez wszystkie lata, również w dużym stopniu tych nagród się przyczynili do tych wyjazdów, do tych wyczynów, zwłaszcza swojej żonie, zwłaszcza mojej żonie, która, no, która jest bardzo cierpliwa, bardzo tolerancyjna oraz bardzo często bardzo pomocna w różnych sprawach logistycznych. To był Maciej Besta. Świetna prezentacja, za którą Maciej otrzymał Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Maciej wyznaczył i wspiął się na 3 najwyższe szczyty najzimniejszych pasm górskich Syberii. Naprawdę świetna prezentacja, która szczególnie mnie ujęła. Ostatnie ujęcia tego vloga to były właśnie zlepek, to był zlepek 3 ostatnich dni Kolosów. Za nami naprawdę wiele ciekawych prelekcji, za nami wiele ciekawych filmów, opowiadań, spotkań autorskich, między innymi z Tomaszem Owsianym, którego książkę wygrałem w konkursie organizowanym przez Kolosy. Spotkanie z Łukaszem Superganem, Moniką Witkowską, czy też Krzysztofem Wielickim. Naprawdę wiele emocji. Jeżeli ktoś nie brał udziału jeszcze w Kolosach, to serdecznie zachęcam. Spotkania, no, z ludźmi gór, spotkania z podróżnikami, można porozmawiać z tymi ludźmi. No, niesamowite przeżycie. Naprawdę to trzeba przeżyć. Polecam serdecznie, jeżeli sytuacja pozwoli, obecna, związana z wiadomo czym. No to odbędzie się kolejne wydarzenie, kolejna edycja tego festiwalu w marcu przyszłego roku, Kolosy za rok 2021. Kto nie miał okazji jeszcze uczestniczyć nigdy, to tym bardziej zachęcam. Warto przyjść, naprawdę posłuchać, bo jest o czym. W tym vlogu to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.